Do chwili zamknięcia dzisiejszego wydania w Suwałkach nadal nie został odnotowany ani jeden potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem, choć w województwie podlaskim ilość osób z pozytywnym wynikiem testu przekroczyła 30 osób. Według dzisiejszego raportu sanepidu 11 osób jest aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym. W kwarantannie przebywały 353 osoby. Od początku pandemii w Suwałkach pobrano próbki od 61 pacjentów. Aktualnie w Suwałkach nie jest hospitalizowany żaden pacjent z podejrzeniem zakażenia. W ciągu weekendu o kilkaset osób wzrosła liczba zakażonych na terenie kraju. Niestety odnotowano też kilka zgonów. Wśród ofiar wirusa jest 32-letnia kobieta. W niedzielę wieczorem główny inspektor sanitarny podał, że blisko 1/4 osób zakażonych koronawirusem w Polsce to osoby poniżej 30 roku życia. Wciąż ponawiane są apele o zachowanie zasad bezpieczeństwa, ograniczenie wyjść z domu do niezbędnego minimum, bezwzględnego przestrzegania zasad kwarantanny, unikanie zgromadzeń. Nie wszyscy jednak traktują przestrogi z należytą powagą. W niedzielę w jednym z kościołów na terenie województwa podlaskiego na mszy pojawiło się kilkadziesiąt osób. Interweniowała policja.